Witam Was w pierwszym odcinku drugiego sezonu kariery AC Milanem. Oczywiście cele na ten sezon to wygranie ligi i Champions League. Nie mamy być w finale. Mamy wygrać ligę, finał Ligi Mistrzów, ale oczywiście będę chciał wygrać ligę i Ligę Mistrzów. W pierwszym sezonie oczywiście wygraliśmy ligę po ciężkim boju z Juventusem oraz Ligę Europy. No i czas rozpocząć nowy sezon. Nowe twarze, nowi piłkarze, nowe cele. Ale na początku kupujemy starą twarz, Frank Kessié, który był wypożyczony w zeszłym sezonie do Milanu. Wrócił do Atalanty, no i musimy ponegocjować. No, trochę oporny był trener, przedstawiciel klubu Atalanty, no ale za 42 miliony udaje nam się kupić reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Choć trochę negocjacje były trudne, ale udało nam się dojść do porozumienia z samym piłkarzem, jak i z klubem. No i kupujemy włoski talent, środkowy pomocnik ofensywny Nicola Zaniolo z Romy, 8 baniek. No trochę dużo, ale Zaniolo ma wielki talent, by stać się w przyszłości jednym z najlepszych włoskich piłkarzy. Dołączy do kolejnego zdolnego pomocnika Sandro Tonaliego, do Pedro Pellegriego. Sprzedajemy Castillejo za 47 milionów do Tottenhamu, jak dobrze patrzyłem. No i powiem Wam, puchar przedsezonowy przegraliśmy dopiero w finale po rzutach karnych z meksykańskim Tigres, więc nie zarobimy dodatkowych milionów. Moise Kean również dołączy do naszego zespołu. Mamy dwóch bardzo przyszłościowych napastników, się Cutrone. No i największy transfer, Bruno Fernandes wzmocni nasz środek pola. Będzie grał raz Pacueta, ale częściej będzie grał Bruno Fernandes. Wiem, że Pacueta ma mega talent, świetnie gra w pierwszym sezonie, ale jest nam też potrzebny taki zawodnik jak Bruno Fernandes. No, potrzebujemy dużej rotacji. W pierwszym sezonie dużo rotowałem, ponieważ piłkarze Milanu szybko się męczyli. Boże, nie, nie, no, byli zmęczeni na następne spotkanie i niestety musiałem to zrobić. No i rozpoczynamy mecz Super Pucharu Włoch z Juventusem. Rozpoczynamy od trafienia najlepszego napastnika zeszłego sezonu, jakiego Williamsa. Ale Juve wyrównało, Cristiano Ronaldo, bo kto by inny, było 1 do 1. No dzisiaj powalczymy już o dwa trofea, właśnie Super Puchar Włoch i Super Puchar Europy. Bruno Fernandes zalicza pierwszą asystę w nowych barwach, a Federico Chiesa strzela bramkę. No i mamy 2 do 1, piękna akcja Milanu, dwójkowa, no i Włoch strzela bramkę. Kolejna akcja, końcówka meczu, Chiesa po raz drugi. No i tym trafieniem gwarantujemy sobie Super Puchar Włoch. Pewna wygrana z Juventusem, Chiesa dwa razy. Ale to nie było jednak ostatnie słowo starej damy. Douglas Costa, lewa strona, no i Cristiano Ronaldo, jednak nie. No nie wiem, co tam zrobił mój obrońca, że udało się to chyba Matuidiemu uderzyć, tak jest. Ale wygrywamy to spotkanie 3 do 2 i Super Puchar Włoch wędruje do mistrzów z zeszłego sezonu, czyli AC Milanu. Tutaj macie małą demonstrację, fetę. No i następny mecz to Super Puchar Europy. Jeśli pamiętacie, pewnie nie, PSG wygrało Ligę Mistrzów. Wiem, że to jest tak nierealistyczne, ale wygrało. No i Alessio Romagnoli podnosi puchar, więc fajnie by było zdobyć dzisiaj w tym sezonie wszystkie puchary, czyli 5 łącznie. W ogóle szkoda, że nie ma Pucharu Konfederacji, no ale Gelson Martins będzie naszym nowym skrzydłowym za Samuela Castillejo. No, jeden wielki talent, ale trochę ostatnio jego kariera źle wygląda. I Robert Gumny postanowił kupić Polaka, który ma wielki, duży potencjał jako nasz trzeci pomocnik, lewy, boże, prawy obrońca. No i Super Puchar Europy, mecz z PSG. PSG, no, w lidze tu, nie wiem, jest nierealistyczne, że nie wygrają Ligę Mistrzów. Miałem w ogóle taki pomysł, żeby zagrać PSG karierę, żeby wygrać Ligę Mistrzów. No ale tego nie zrobiłem. No i niestety przegrywamy po bramce Cavaniego. Marcus Rashford w PSG. Bardzo realny transfer moim zdaniem. Marco Verratti, Neymar. No mecz z PSG. O, jeszcze Fabian Delph. Mbappé z główki. No Fabian Delph z PSG. No widocznie tak musi być. Saint-Maximin podał do Zaniolo. Nicolo Zaniolo w polu karnym strzela. Broni bramkarz. Dobitka Kessiego, broni bramkarz. No jakoś piłka trafiła pod nogi Krzysia Piątka. No i mamy 2 do 1. Ale ostatnie zdanie, słowo należało do PSG. Lo Celso też był na moim celniku. Bardzo fajnie mi się gry w Ultimate. Kylian Mbappé 3-1. No i super puchar Europy. Jednak dla PSG, nie dla Milanu. No cóż, nie można mieć wszystkiego.
Rozpoczynamy rozgrywki ligowe. Mecz Lazio zaczyna się kapitalnie. Piękna bramka Luis Alberto. Niestety przegrywamy to spotkanie 1-0. Ale żeby nie było jeszcze lepiej, piękny strzał Cuadrado. No i 2-0. Piękny strzał Meksykanina. No kapitalne uderzenie kapitana reprezentacji Meksyku. Niestety przegrywamy 2-0. No i Suso, 59 milionów do Walencji. Postanowił go sprzedać. No bo nie gra mi się tak Suso wybitnie, żeby nim po prostu grać. Naprawdę, no ma wysoki overall, ale nie czuję tego, nie czuję. No i mecz Juve, czy będzie rewanż za Super Puchar Włoch? Ronaldo, 66 minuta i 1-0 dla starej damy. Ale my też umiemy strzelać. Fernandez, Barella, Saint Maximin. No i mamy 1-1. Powiem Wam, że początek ligi nie jest najlepszy w wykonaniu Rossonerich. Ale tak już bywa, że nie zawsze idzie. No niestety 1-1, Suso sprzedany. I na miejsce Suso postanowiłem kupić włoskiego pomocnika. Tak, znowu Włoch. No Milan to włoski klub, co nie? Chcę, żeby to jakoś wyglądało, nie? Że kupię Leona Bailey'ego na przykład. Kogoś tam jeszcze. Federico Bernardeschi dołączy do Milanu. Mamy fajnego skrzydłowego. Myślałem o Davide Neresie też, ale Davide Neres ma jak na razie 80 overalla. Więc nie. No i mecz Napoli. Fatalnie rozpoczynamy. Bernardeschi, jego akcja indywidualna, podał do Fernandesa i Bruno Fernandes trafia bramkarza. Niestety nie ma bramki, ale jeszcze rzut rożny. Bruno Fernandes doszatkował, a z główki strzelił nie kto inny jak Inaki Williams. To był mega transfer. Prawda, mega transfer. Lecimy dalej. Fernandes podaje do Williamsa. Hiszpan jest szybszy, strzela. Mamy 2-1. No świetnie wygląda na początku sezonu współpraca Fernandes-Williams. Zobaczymy, jak ona się będzie dalej rozwijać. Tutaj akcja Neapolu, fatalne moje zachowanie obrony. Niestety tracimy bramkę. No i co powiedzieć, no fatalne to było zachowanie w obronie. Niestety, głupia stracona bramka. Lecimy dalej. Williams, Chiesa, Fernandes. Znowu asysta Portugalczyka, bo Federico Chiesa, nie myli się, no. Świetny początek sezonu Włocha. Kolejna akcja. Cengiz. Williams. No i mamy 4-2. Hat-trick Williamsa. Niesamowite. Końcówka meczu. Ostatnia akcja. Inaki Williams do Pellegriego. No i debiutanckie trafienie młodego Włocha w barwach Rossonerich. 5-2. Takim wynikiem kończymy to spotkanie. Pierwsza wygrana w trzeciej kolejce seria w tym sezonie. No i ostatni dzień okienka transferowego. Możecie zobaczyć, inne włoskie kluby wydały na transfery. Czy ktoś wydał więcej niż AC Milan? Odrągowski odszedł, Simeone odszedł. Za darmo, no proszę. Wole z kasami. Nad Hellas sporo wydało. Inter 96 milionów. Chyba Nicolasa Pepe mam nadzieję, że kupili. Kurde, dobry transfer. Juve. Jakoś wystrzało. Tak samo Lazio. No my zaszaliliśmy 231 milionów wydanych, 161 zarobiliśmy. Marcelo kupiony do Napolu. Roma też trochę wydała. Torino też trochę wydało, ale reszta tak bez szaleństw. No dużo zarobiła Atalanta, no oczywiście na naszym transferze, bo jakby na kimś innym. Teraz Wam pokażę moje transfery wszystkie do klubu. Małe zamieszanie. No i Fernandes, Suso, Castillejo. Chcecie zobaczyć, kogo sprzedałem, kogo kupiłem. Trochę tego było. No i to tyle. Lecimy. Palermo. Beniaminek. No i Gelson Martins, pierwsza asysta w klubie. Piękne podanie po ziemi do Inakiego Williamsa. I mamy 1-0 dla AS Milan. Kolejna akcja. Gelson Martins z Rabony wrzucił. No i Romagnoli strzela bramkę na 2-0. No Gelson zalicza już drugą asystę w tym spotkaniu. Naprawdę świetnie gra. No i wygrywamy 2-0. Mecz z Sampdorią. Krzysztof Piątek do Bruno Fernandesa. A ten bez problemów. No Bruno, kapitalna forma od początku sezonu. Dalej pójdzie to Pacueta. Trochę długo będzie na tej ławce siedzieć. Ale staram się rotować. Tylko no oczywiście jak Pacueta coś ostatnio nie gra. Jak nie gram, dlatego nic nie widzicie. Gelson Martins, no kapitalna bramka. Już myślałem, że tak za długo tym Bernardeschim pobiegłem do środka. Ale na szczęście się udało, tutaj głupi błąd. No niestety tracimy bramkę, ładny lobik Fabio Quagliarelli. Ale wygrywamy z Sampdorią 1-2. No i muszę Wam powiedzieć, że
Nie nagrało mi się spotkanie Ligi Mistrzów z Lyonem, gdzie wygrałem aż 5-0. Tu macie moją grupę. No niestety nie będzie tego skrótu. Gramy z Atletico Madryt, które zremisowało w pierwszym meczu. No i mecz na Wanda Metropolitano fatalnie rozpoczął się dla Rossoneri. Tutaj Romagnoli zwa interwencja. Antoine Griezmann, polu karny, mocny strzał. Niestety Donnarumma tego nie broni. 1-0 w drugiej minucie. No, to nie było moje spotkanie. Akcja Atletico. Lemar ładnie do kosty. O, to nothing. Powiem wam, że nagrałbym karierę drużyną z Hiszpanii. Możecie mi napisać, kim byście byliście. A, drugi raz Sampdoria, spoko, sero. Ach, ten profesjonalizm. No i niestety za Atletico Madryt przegraliśmy 3-0. No, będzie ten już nagrywek, bo już trochę głosu dograłem, nie będę tak usuwał. No i za Atletico nie był dobry. No, Jezu, 3-1 było, sorry. Saint-Maximin tu jeszcze faulowany w polu karnym. No i tu była czerwona kartka i miałem nadzieję, że jeszcze uda mi się 3 bramki strzelić. Naprawdę, jak komputer gra w dziesiątkę w obronie, o jednego zanika mniej w obronie, to naprawdę gorzej sobie radzą. No ale niestety tylko Bruno Fernandes strzelił jedną bramkę, no pięknie w okienko przymierzył. No niestety przegrywamy 3-1. Nie zawsze się, przepraszam, grywa. Nominacje do zawodnika miesiąca wrzesień jest Jelson Martins. Genialny miał miesiąc. Mertens, jeszcze Sessegnon i Di Francesco. No i jak zaraz zobaczycie, najlepszym zawodnikiem miesiąca wrzesień został Jelson Martins. Nasz piłkarz, nasza duma. Nie żałuję, że sprzedałem Biglię. Dziękuję. No i ostatni mecz tego odcinka. Mecz z Fiorentiną. Inaki Williams po raz pierwszy w tym meczu. I 1-0. Kolejna akcja. Rossoneri, Bruno Fernandes do Kessiego. No i w końcu Frank Kessie strzela bramkę. No coś słabe ma początek tego sezonu. Mam nadzieję, że Frank wróci do formy zeszłego. Fiorentinę było stać na kontaktową bramkę. Benazzi, Sessegnon do Benaciego i mamy 2-1. Tutaj Inaki Williams do Bernarderskiego i Bernardeski strzela bramkę na 3-1. Federico Bernarderski. Był zawodnik właśnie Fiorentiny, jeszcze jedna bramka dla Fiorentiny. Andron Townsend 3-2. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie i to było ostatnie spotkanie w tym odcinku. Czas na tabelę. Czwarte miejsce, aż 10 bramek straconych, co nie jest najlepszym osiągnięciem. Musimy popracować trochę nad tą obroną. Czwarte miejsce nieźle, nie tracimy zbyt dużo punktów do rywali. Zaledwie 3 do Interu, 3 do Juventusu, więc nie jest najgorzej, choć martwi mnie ta duża strata bramek. No i statystyki zawodników. I jeśli wam ten odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Następny, no pewnie też za tydzień. Choć myślałem, żeby nagrać odcinek z kariery zawodnika, której dawno już nie nagrywałem. Jestem tam w Ajaxie, wiecie, teraz jest hype na Ajax, to może warto to nagrać. Macie statystyki moich wszystkich zawodników. I powoli zbliżamy się do końca pierwszego odcinka drugiego sezonu kariery AC Milanem. To tyle ode mnie, dzięki wam za obejrzenie i do usłyszenia ponownie wkrótce.